Ja nazywam się Krzysztof Korab, jestem artystą, malarzem, jesteśmy w mojej pracowni. Zajmuję się tym chyba z potrzeby serca i nie wiem, wybrałam taki kierunek nagle, jak dowiedziałam się, że jest coś takiego jak Akademia Sztuk Pięknych, że można studiować sztukę i można się tym na poważnie zajmować, tworzyć fantastyczne rzeczy, to postanowiłam, że też bym tak chciał, że coś jest takiego, co mnie pcha zawsze w taką stronę artystyczną, kreacyjną, kreowanie, tworzenie czegoś nowego, przerabianie. Postanowiłam, że to jest dobry kierunek i fajny pomysł chyba na spędzenie życia, taki sposób na życie trochę. Mój tata mnie zabierał do galerii, jak byłem małym chłopakiem. Po różnych galeriach czasami żeśmy chodzili i gdzieś tam mnie zabierał na wystawy i mi się to bardzo podobało. Jeszcze wtedy mnie bardzo interesowała sztuka taka bardzo przedstawieniowa, realistyczna, realizm. Natomiast w międzyczasie, jak zacząłem się przygotowywać do akademii, no wiadomo, podrosłem i zacząłem studia potem już na akademii, to no wszystko się trochę zmieniło i zaczęła mnie pociągać taka sztuka nieprzedstawieniowa, bardzo współczesna, współczesne rozwiązania. Więc to było dla mnie na tyle intrygujące, że taki wciągający świat, zupełnie coś innego. Bo obrazy dają mi taką, to jest taka inna zupełnie przestrzeń do interpretacji. Ja też uważam, że jednak malarstwo dzisiejsze powinno być czymś kompletnie innym niż film, muzyka, teatr, fotografia, rzeźba. To jest taka wyjątkowa przestrzeń, gdzie rzeczy, które nie są namacalne, które nie są rzeczywiste, można przekazać w kompletnie taki inny sposób do interpretacji i poruszać się dzięki malarstwu takiemu współczesnemu, jakie ja mam wrażenie tworzę, uprawiam. Można się poruszać w kompletnie innych sferach i tak naprawdę to, co jest nienamacalne, pokazać za pomocą obrazu, jakiejś takiej kreacji, i opowiedzieć historie, które są oparte na rzeczywistości, a jednak innym językiem, jednak bardziej metaforycznie, enigmatycznie. Jest to dla mnie bardzo interesujące. Człowiek sam w sobie jest na tyle dla mnie interesującą formą i ma tyle do powiedzenia, no, otaczamy się ludźmi, więc jest to bardzo dla mnie mocna, ważna inspiracja. I gdzieś ta twórczość cały czas wokół tego człowieka krąży, jego emocjonalności, forma człowieka się zmienia dzięki emocjom, przez to, co czuje, jak świat na niego oddziałuje, jak na niego wpływa, więc no, cały czas ten człowiek, jego emocjonalność, to krąży cały czas w mojej tematyce, cielesność, forma, ciało, krew nas płynąca, mięso, tkanka, to wszystko jest bardzo dla mnie atrakcyjne. No i jest takim dobrym wstępem do myślenia nad obrazem, nad każdą tematyką, bo zajmuję się emocjonalnością, jak i taką stricte cielesnością. Mój temat pracy dyplomowej był oparty właśnie o człowieka, o jego ciało, cielesność, seksualność. Kolorystykę mam dosyć intensywną. Znaczy, ja pracuję na mocnych kontrastach, mocnych kolorach prosto z tuby. Mieszam je oczywiście na płótnie bezpośrednio i te kolory się gdzieś tam przeplatają, ale zawsze wychodzę od bardzo mocnego, czystego koloru. Malarstwo się dla mnie trochę dzieli na takie bardziej klasyczne, gdzie te kolory są stonowane, nie ma czystej bieli, nie ma czystej czerni, bo ona nie występuje w naturze, więc jeżeli ktoś się porusza w kontekście realizmu, to takie kolory jakby nie mają prawa bytu i tak mocne kontrasty. Natomiast w momencie, kiedy ja pracuję bardzo z wyobraźnią i tworzę swoją rzeczywistość, swoją przestrzeń, to już tutaj mogę sobie pozwolić na bardzo różną kolorystykę, na różną intensywność tych kolorów. I uwielbiam te kontrasty. Mnie to po prostu bardzo intryguje. Zresztą wszystkie moje obrazy są bardzo mocno kontrastowe. Jest dużo czystej bieli, dużo czystej czerni,
i kolorów bardzo intensywnych, żywych. Ten obraz żyje, jeżeli mówię o człowieku, o jego tkance i o takiej pulsującej krwi, to te obrazy, które też nam pulsują energetycznie, energią w kolorze, są no po prostu adekwatne, jakby to jest taki sposób adekwatny, myślę, że sposób malowania adekwatny do tematu samego. Też są obrazy, które powstawały czarno-białe, gdzie było bardzo dużo szarości, ale to też były mocne kontrasty, bo oprócz tej szarości intensywnej pojawiała się mocna biel, mocna czerń, także to były takie bardzo mocne punkty, takie strzały i oko chce czy nie chce dostrzega to, to bardzo mocno wpływa, bardzo mocno oddziałuje. A lubię, jak obrazy krzyczą, lubię, jak są intensywne, lubię, jak wzbudzają w nas emocje, energie, są bardzo konkretne. Nie lubię kładzenia, stawiania wszystkiego na jedną kartę, na takie mocne, konkretne przedstawienie. Zawsze ono jest enigmatyczne, ukryte. Lubię, jak ktoś, kto ogląda moje obrazy, poszukuje, wchodzi w relacje z tymi obrazami, szuka tych elementów, szuka tego, o czym ja mówię, dostrzega swoje, inne rzeczy, z którymi ja się też absolutnie zgadzam. Bardzo się cieszę, jak ktoś po wystawie podchodzi do mnie i mówi, no ja rozumiem, co masz do przekazania, ale ja widzę to i to. To mnie zawsze bardzo cieszy, bo jednak ludzie interpretują, przepuszczają te obrazy przez swoją wyobraźnię, przez swoje doświadczenia i ten obraz wchodzi z nimi w relacje, oni z obrazem, więc to jest dla mnie fantastyczne zawsze doświadczenie obserwować ludzi na wystawie, którzy chodzą, oglądają te moje prace i się tam w jakiś sposób zachowują, reagują, opowiadają. Ważny jest moment, kiedy ja otwieram wystawę i opowiadam o samej wystawie, co miałam do przekazania, ale potem daję bardzo duży margines ludziom do interpretacji jednak. Zresztą jest nam łatwiej odczytać te obrazy w momencie, kiedy usłyszymy, co sam autor, co sam artysta ma do powiedzenia. Format też ma bardzo duży wpływ. I też fajnie ta mocna kolorystyka oddziałuje na format. Bardzo dobrze się sprawdza. Format daje mi duże pole do popisu, bo no naprawdę mogę się rozmalować i nie jestem ograniczony w żaden sposób, tylko robię to, co chcę. Natomiast taka praca jest dosyć trudna, bo trzeba jednak tą myśl ogarnąć i skupić jednak w ramach obrazu, bo on się w końcu gdzieś tam to płótno nam kończy. Ale jest to zawsze intrygujące, inspirujące. Każdy obraz nakręca kolejny, to znaczy pomysł zawsze ewoluuje w bardzo taki dynamiczny sposób. Ja maluję, cały czas przetwarzam ten temat i myślę o tym obrazie, to jest oczywiście naturalne. I obserwuję to, co obraz mi sam podpowiada, bo obraz też lubi, jak ze mną pracuje, wchodzi w taką interakcję. Nagle dostrzegam jakieś fajne elementy i myślę sobie, fajnie by było na takiej zasadzie namalować kolejny obraz. Więc to jest taka machina samonakręcająca się. Człowiek, który potem ogląda ten obraz, wchodzi w świat cały, w ten świat obrazu. Ten obraz otacza nasz wzrok. Trzeba bardzo daleko odejść, żeby zobaczyć cały obraz w 100%. Natomiast będąc twarzą w twarz, jednak obserwujemy elementy poszczególne. Ten wzrok krąży po tym obrazie, błądzi. To jest też bardzo takie niesamowite. Można odkryć zupełnie nowe rzeczy. W momencie, kiedy ja poruszam się cały czas w tematyce człowieka, no obserwuję ludzi, którzy mnie otaczają. Na te obrazy wpływają moje relacje oczywiście z innymi członkami rodziny, z przyjaciółmi, znajomymi, ale myślę, że ja wychodzę też z takiego założenia, że jestem obserwatorem, to znaczy obserwuję różne relacje między innymi ludźmi, kontakty międzyludzkie, jak się ludzie zachowują, jak myślą, w jaki sposób interpretują rzeczywistość czy innych ludzi dookoła siebie. Także ten człowiek cały czas jest niezwykle dla mnie intrygujący. I obserwowanie tych relacji też jest dla mnie niezwykłe. Jest to cały czas taka mocna inspiracja. Ja gdzieś potem tą energię ludzi zbieram, przetwarzam te informacje, napływ informacji, obserwuję te relacje, siadam w pracowni, myślę, kombinuję, jak to teraz przekazać tym moim językiem, tą rzeczywistość, ten świat, który nas otacza. Uwielbiam pracować z samym obrazem. Siadam, maluję i ten obraz sam podsuwa kolejne elementy, kolejne
myśli, kolejne plamy, kolejne ślady. On się sam jakby nakręca. Jakby pracowanie z samym obrazem, samym w sobie jest dla mnie bardzo intrygujące. Ja w mojej pracowni mam porozkładanych tak około 3-4 prac, obrazów, one wiszą na ścianach, są, ja sobie je maluję raz jeden, raz drugi, farba musi wyschnąć, albo też wcieram mokre w mokre, więc no tutaj to wygląda bardzo chaotycznie, jeszcze w międzyczasie robię jakieś formy przestrzenne, coś kleję, coś zszywam, wypycham formy papierem, domalowuję, poprawiam, także tutaj w pracowni jest duży chaos, to wszystko zależy od dnia. Przychodzę i mam ochotę albo bardziej pomalować, albo bardziej coś właśnie zrobić kompletną dekonstrukcję i coś niszczę po to, żeby coś powstało nowego. Te obrazy powstają no, w dosyć dużym chaosie. Ja go gdzieś tam się staram ogarnąć, ale codziennie pracuję nad tymi pracami, więc one się tam powoli rozwijają. Niektóre obrazy są rozdzierane, rozrywane, targane, cięte po to, żeby zbudować z nich nowy obraz. I ja bardzo lubię tą formę, bo mnie akademia też tego nauczyła, że trzeba myśleć jakby dalej, że ten pierwszy podstawowy pomysł można zawsze rozwinąć. On może być jeszcze lepszy, może być właśnie inspiracją do stworzenia czegoś nowego, żeby się nie ograniczać, nie zamykać. Dla mnie jest bardzo ważny początek obrazu, jak i koniec. I chyba najprzyjemniejsze są te dwa momenty, bo na początku, kiedy mam puste płótno i zaczynam wszystko od nowa, to jest taka ekscytacja, wszystko się buduje, wszystko się tworzy na nowo, rodzi. Koniec też jest bardzo ważny, bo to jest takie domykanie, zamykanie wszystkiego. Natomiast środek pracy no, to jest taka robota żmudna, nudna, brudna i nie zawsze tak bardzo interesująca, no bo przy takim formacie około 2 na 2 metry, najczęściej na takim płótnie pracuję, no to jest jednak dużo do roboty. Temat wystawy, który będzie teraz w Rondzie Sztuki, krąży wokół kłótni, takich niedopowiedzeń, niedogadań, niedogadania się między ludźmi, konfliktów, natłok informacji, billboardów, bardzo intensywne życie miasta, każdy z nas intensywnie żyje, ciągle za czymś biegnie, do czegoś zmierza, więc jesteśmy w stanie się trochę pogubić i o tym takim zagubieniu w rzeczywistości też jest ta wystawa. Wystawa się będzie nazywać Małe Obrzydliwości. Te rzeczy, o których mówię, no to są takie małe obrzydliwości życia codziennego. One nam nie pozwalają spokojnie funkcjonować, mieć czystej, pustej głowy do realizowania swoich planów. To są takie małe przeszkadzajki, które wchodzą nam są z nami w konflikcie, ciągle nam przeszkadzają w takim spokojnym, szczęśliwym życiu, można by było powiedzieć. Zapraszam serdecznie na wystawę do Ronda Sztuki, Galeria Plus. Wystawa Małe Obrzydliwości. Mam nadzieję, że się wszystkim będzie podobać i jakoś te obrazy wpłyną na odbiorców. Także zapraszam bardzo serdecznie.